Historia, którą wam dzisiaj opowiem, to tragedia zaledwie 8-letniego, francuskiego, całkowicie niewinnego chłopca. Jest to temat, który był znany głównie za sprawą politycznego podłoża zbrodni. Kiedy napięcie polityczne opadło, to i sprawa Paula Ginu odeszła w zapomnienie. Bo mi nie było po co roztrząsać się dłużej nad tematem wyjątkowo niewygodnym. Dziś chciałabym przypomnieć wam tę historię, jednak w nieco innej wersji. Nie chcę się tutaj skupiać na sytuacji politycznej, na tym aspekcie politycznym, który oczywiście miał duży wpływ na losy tej historii, jednak nie powinien on przysłaniać nam tego, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Priorytetem powinno być 8-letnie dziecko, które doznało naprawdę ogromnej krzywdy. Mały Paul, który był ofiarą napięć politycznych, atmosfery, jaka panowała we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym, pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, uszczególniając całego systemu francuskiego oraz uprzedzeń i nienawiści. I jak zapewne widzicie po miniaturce, to jest to również sprawa, która będzie kolejnym odcinkiem z serii Dzieci, które czyniły zło. Bo to właśnie najmłodsi mieszkańcy francuskiego Lyonu zgotowały tak okrutny los swojemu rówieśnikowi. Octave Ginu urodził się w dość szczególnym dniu, bowiem była to Wigilia Bożego Narodzenia 1888 roku. Chociaż nazwisko bezsprzecznie wskazuje nam tutaj na francuskie pochodzenie Ginu, to Octave przyszedł na świat na terenie Imperium Osmańskiego, gdzieś w niedalekiej odległości od Smyrny, czyli miasta, które dziś znajdziemy na mapach pod nazwą Izmir. Ale w rzeczywistości Octave faktycznie był Francuzem. Z racji zawodu wykonywanego przez jego ojca, André Ginu, cała rodzina przebywała wtedy poza granicami kraju ojczystego. André Ginu był bowiem kupcem i handlarzem, który podróżował po całym świecie. Zawód kupca był bowiem fachem przekazywanym w rodzinie z pokolenia na pokolenie, a ich taką swoistą tradycją była wycieczka do Lewanty. Oczywiście nie były to takie zwykłe wakacje, a podróż miała charakter czysto służbowy i biznesowy. Ale akurat tak się wtedy dziwnie złożyło, że wyjazd miał miejsce akurat wtedy, kiedy pani Ginu była w ciąży z Octavem. Ale obywatelstwo Octave miał jednak raczej francuskie. Rodzina Ginu była naprawdę spora, bowiem ostatecznie André doczekał się aż 9 dzieci. Octave, który najbardziej nas tutaj interesuje, był 7 dzieckiem państwa Ginu. Już z tego krótkiego wstępu możecie pewnie wywnioskować, że mówimy tutaj o jednej z zamożniejszych rodzin francuskich. Rodzina Ginu może i nie należała do elity, nie była bardzo mocno bogata, ale zdecydowanie można ją było sklasyfikować jako taką wyższą klasę średnią. Co prawda na temat rodziny Ginu jest sporo informacji, ale też nie chcę wam tutaj opisywać całej historii rodu. Przekazałam wam informacje we wstępie, które w moim osobistym odczuciu są po prostu potrzebne, żeby zrozumieć dalsze podłoże dzisiejszej historii. Dlatego też nieco wam napomknę, natomiast wybaczcie mi, nie będę zagłębiała się tutaj w jakieś takie niuanse rodziny Ginu, które nie są nam zupełnie do niczego potrzebne. Chociaż jak wspomniałam, Octave miał aż 8 rodzeństwa, to duża część męskich potomków rodu Ginu niestety miała tragiczny i przedwczesny koniec. Były to lata wojenne. Większość mężczyzn walczyła na froncie. I tam też niestety wielu braci Octave'a zginęło. Sam Octave miał nieco więcej szczęścia, bowiem co prawda został ranny, ale udało mu się powrócić do pełni sprawności. Ta rana zresztą była dla niego, można powiedzieć, takim darem z niebios, chociaż brzmi to dosyć dziwnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że no, mężczyzna otrzymał poważną ranę w trakcie swoich potyczek wojennych, ale właśnie dzięki temu, że mężczyzna nie był już w pełni sprawny, nie mógł walczyć na froncie, to też został
odesłany do Francji na rekonwalescencję. Na front już nie wrócił, ale mimo to za swoje zasługi wojenne po zakończeniu I wojny światowej oczywiście został odznaczony Krzyżem Wojennym. Ale zanim Oktaw wyruszył, by walczyć za ojczyznę, to w roku 1911 zdążył ożenić się z Lucy Conche. Po zakończeniu konfliktu zbrojnego Oktaw wraz z rodziną znalazł swoje miejsce do życia. Rodzina Gignoux wprowadza się do sporego domu z ogrodem stojącego przy Rue Chassier 83. Tutaj nie wiadomo, czy ten dom został przez nich kupiony, czy też Oktaw otrzymał nieruchomość za zasługi wojenne, ale nie jest to aż tak istotne. Sam dom może i był duży, aczkolwiek bazując tutaj na wspomnieniach jednej z córek Oktawa, to był on naprawdę starym budynkiem i zresztą nie przetrwał on do czasów obecnych. Nie mogę wam więc pokazać, jak ten dom wyglądał, bo takie zdjęcia albo się nie zachowały, albo też po prostu do nich nie dotarłam. Istotne w tej historii jest to, że górna część ulicy Rue Chassier przecinała ulicę Rue Jacques-Louis-Henin. Będę tę ulicę nazywała po prostu Rue Henin, bo też tak była ona nazywana skrótowo w prasie. Kawałek dalej, można powiedzieć, że równolegle do Rue Chassier, biegła ulica Philippe de la Salle. Były to rejony, które jeszcze do niedawna były terenami wiejskimi, a po przyłączeniu do Francji stały się miejscem do życia dla klasy robotniczej oraz takiej uboższej klasy rzemieślniczej. I chociaż na Rue Chassier faktycznie osiedlili się tacy bardziej zamożni mieszkańcy Francji, tacy jak rodzina Oktawa Gignoux, tak też te pozostałe dwie ulice miały nie najlepszą opinię, a dzielnica nazywana była bardzo trudną dzielnicą. Rodzina Gignoux zdecydowanie wyróżniała się na tym tle, bowiem należała do wyższej klasy średniej, a wręcz niektóre źródła podają nawet informację, że byli oni taką średnią burżuazją. I wcale bym się nie zdziwiła, gdyby była to prawda, bo faktycznie Octave Gignoux mógł uchodzić za osobę majętną, i to nawet bardzo majętną. Na początku lat 20. minionego wieku był bowiem właścicielem samochodu, a do jego domu był podłączony telefon. Nie muszę wam chyba wspominać, że posiadanie aparatu telefonicznego w tamtych latach to był naprawdę taki wyznacznik luksusu. Sama doskonale pamiętam, że do mojego mieszkania, do mieszkania moich rodziców, po raz pierwszy podłączono telefon, jak miałam jakieś 6, może 7 lat. Czyli można powiedzieć, że pod koniec lat 90. Posiadanie samochodu i telefonu w tych trudnych latach międzywojennych było zarezerwowane jedynie dla osób z takiej najwyższej klasy. Ale to nie były jedyne wyznaczniki, które nam wskazywały na to, że rodzina Gignoux była rodziną majętną. Bo też cała rodzina Gignoux, z tego co mówią dane, to co roku spędzała wakacje albo na wsi, albo w Bretanii. Że już nawet tutaj nie wspomnę o tym, że Lucy Gignoux mogła sporadycznie odciążyć się w pracach domowych i zatrudnić po prostu profesjonalną pomoc domową. Jak więc widzicie, państwo Gignoux nie mogli narzekać i żyli dość komfortowo. Co jeszcze istotne i warte zaznaczenia, to rodzina Gignoux była silnie związana z religią katolicką i to nie tylko oficjalnie. Wszyscy członkowie rodziny byli bardzo oddani religii, uczestniczyli aktywnie w ceremoniach i mszach świętych, a jeden z braci Oktawa, Norbert Gignoux, przyjął nawet święcenia kapłańskie i został misjonarzem mariańskim. Niestety zginął na tej misji, ale już sam fakt, że czuł takie powołanie, pokazuje nam, że rodzina Gignoux była rodziną głęboko wierzącą. Oktaw co prawda wybrał nieco inną drogę, ale również dał się poznać jako oddany swojej wierze katolik. Był chociażby aktywnym członkiem towarzystwa kościelnego Saint-Vincent-de-Paul, która skupiała się na tym, by szerzyć wiarę katolicką wśród ubogich rodzin francuskich. A był to okres we Francji, gdzie naprawdę tą religię katolicką trzeba było szerzyć, według katolików oczywiście, ponieważ w tamtych czasach istniały bardzo silne ruchy, które chciały doprowadzić do tego, aby Francja była krajem typowo świeckim, laickim. Co też w dużej mierze się wtedy udało.
Dlatego też wszyscy aktywnie działający katolicy chcieli nawracać swoich, można powiedzieć, sąsiadów, nie tylko głosząc Słowo Boże, ale również udostępniając wszystkim mniej zamożnym mieszkańcom Francji dostęp do pomocy społecznej oraz do edukacji. Oczywiście Octave Jeanneau swoim dzieciom również przekazał wartości chrześcijańskie, a potomstwo państwa Jeanneau z czasem szło w ślady swoich rodziców i również zaczęło przystępować do przeróżnych organizacji katolickich. A tutaj trzeba powiedzieć, że dzieci to Octave i Lucy mieli naprawdę sporo. Zresztą jak na aktywnych i wierzących katolików przystało, bowiem przecież każde dziecko to dar od Boga. Tak też na to patrzyło małżeństwo Jeanneau i naprawdę cieszyło się z takiej ogromnej gromadki dzieci. Jak małżeństwo zaczęło powiększać rodzinę w roku 1911, czyli tuż po zawarciu związku małżeńskiego, tak swoje działania reprodukcyjne zakończyli dopiero w roku 1928. Wtedy też na świat przyszło ich ostatnie, w sumie już dziewiąte dziecko i był to synek Paul. Rodzina Jeanneau była więc naprawdę sporą gromadką, ale też według doniesień to ta liczebność, tak jak wam powiedziałam, wcale nie była dla nich problematyczna. Małżeństwo cieszyło się, że tak licznie zostali obdarzeni przez los, a i funduszy na utrzymanie tak licznej dziatwy przecież im nie brakowało. Octave sprawował funkcję prezesa Związku Przemysłowców Francuskich oraz był właścicielem hurtowni wina. To też możemy tutaj przypuszczać, że jego wypłata była naprawdę godziwa. Zresztą już sam fakt, w jakim luksusie żyło małżeństwo, obrazuje nam tutaj, o jakim poziomie materialnym mówimy. Lucy Jeanneau nie pracowała. Większość swojego czasu wolnego poświęcała na to, by wraz z mężem odwiedzać okoliczne ubogie rodziny, którym oferowała pomoc materialną i, tak jak wspomniałam nieco wcześniej, nawracała ich na wiarę katolicką. Najstarsza córka państwa Jeanneau, Marie, wzięła przykład ze swoich rodziców. Dziewczyna może i nie chodziła wraz z rodzicami po domach i nie nawracała swoich sąsiadów, natomiast zaczęła nauczać katechizmu w pobliskiej parafii. Głównie uczyła dzieci zamieszkałe w sąsiedztwie, co też tutaj będzie miało dość spory związek na dalszym etapie historii. Marie uczyła dziewczynki. Jej młodszy o rok brat, André Jeanneau, z czasem dołączył do swojej siostry, również nauczał katechizmu, ale on oczywiście zajął się tą męską częścią dzieci, czyli po prostu nauczał chłopców. Co prawda nie wiadomo tutaj, co dalej działo się ze wszystkimi dziećmi państwa Jeanneau, ale losy tych, których dane możemy odnaleźć, również są silnie połączone z działalnością katolicką. Nawet najmłodszy z dzieci, Paul, od małego był edukowany w duchu wartości katolickich, i można nawet powiedzieć, że czuł swojego rodzaju powołanie. W roku 1932 matka zapisuje wówczas 4-letniego synka do przedszkola prowadzonego przez siostry z zakonu świętego Józefa z Cluny. Tam też młody Paul jeszcze bardziej pogrążył się w swojej religijności, przekonując, że w przyszłości na pewno zostanie misjonarzem i będzie szerzył Słowo Boże na kontynencie afrykańskim. I ja wiem, że zwykle, kiedy mówię dużo o jakiejkolwiek religii, to często zarzucam się w komentarzach, że niepotrzebnie wyciągam wiarę na światło dzienne, bo nie ma ona związku z daną postacią, z daną historią. Natomiast wierzcie mi, że tutaj ta głęboka wiara religijna, ta przynależność rodziny Jeanneau do organizacji chrześcijańskich naprawdę ma duży związek. Ja nie mówię tego wszystkiego, żeby pokazać wam, jaka rodzina Jeanneau była wspaniała i miłosierna, albo wręcz przeciwnie, żeby naśmiewać się z ich religijności. Po prostu ten cały system wartości, to jak żyła rodzina Jeanneau, naprawdę będzie miało ogromne znaczenie nie tylko w kolejnych latach ich życia, ale można powiedzieć, że przez całe lata ich życia. O czym zresztą powiem wam na sam koniec dzisiejszego podcastu. W roku 1936 Paul jest już zbyt duży, by nadal uczęszczać do przedszkola Józefitek. Ale aby nie posyłać go do zwykłej świeckiej i laickiej szkoły, która sprzeciwiała się nauczaniu religii i tej religii nie nauczała, to też chłopiec został oddany pod opiekę bliskiej znajomej rodziny, niejakiej siostrze Małgorzacie.
Siostra Małgorzata pracowała w sierocińcu imienia świętego Józefa i to właśnie tam codziennie udawał się mały Paul, by pobierać nauki. Siostra Małgorzata, można powiedzieć, była taką jego nauczycielką, a chłopiec pobierał edukację nie od wykształconych pedagogów, a od właśnie siostry Małgorzaty. Zakonnica uczyła chłopca podstaw takich jak arytmetyka, ortografia, rysunek i oczywiście religia. W tle teraz wklejam Wam powiększone zdjęcie Paula, chociaż jego zdjęcie możecie widzieć na miniaturce, ale chodzi tutaj o to, żebyście dokładnie przyjrzeli się jego twarzy, bowiem ten jego wygląd również będzie miał wkrótce ogromne znaczenie. Ośmiolatek bowiem był chłopcem dość wątłym, o takiej twarzy, może nie cherubinka, ale te rysy jego twarzy były bardzo delikatne, był chuderlawy i co tutaj bardzo, bardzo ważne, to nosił dłuższe włosy, co zresztą było jego osobistym wyborem. Paul twierdził, że zdecydowanie lepiej czuje się w takiej dłuższej fryzurze i żadne namowy matki nie miały tutaj znaczenia. Był uparty i obstawał przy swoim. Nie chciał ścinać włosów i koniec. Ma być jak jest, ta fryzura jest idealna. Lucy w końcu ustąpiła, stwierdzając, że no skoro jej synowi tak dobrze, no to ona nie będzie napierać. Być może chłopiec jeszcze z tego kiedyś wyrośnie. Paul jako chłopiec z dobrego domu często ubierał się bardzo elegancko, zwłaszcza w weekendy, kiedy musiał chodzić do kościoła. Zazwyczaj były to jakieś spodnie na szelkach, a do tego biała bluzka z kołnierzykiem i ozdobnie wykończonymi rękawkami. Podobny strój zresztą możecie zaobserwować właśnie na tym udostępnionym zdjęciu Paula. Jego wygląd fizyczny w połączeniu z tymi dłuższymi włosami i ubiorem mogły sprawiać trudności tym, którzy po raz pierwszy mieli styczność z Paulem lub patrzyli na niego po prostu z większej odległości, ponieważ chłopiec bardzo przypominał dziewczynkę. Był to zresztą jeden z powodów, przez które Paul był wytykany palcami przez resztę okolicznych dzieci. Ale ośmiolatek zupełnie się tym nie przejmował. Z dumą nosił swoją fryzurę, chełpił się eleganckim strojem, a niektóre dane twierdzą nawet, że był chłopcem nieco zarozumiałym, przechwalającym się swoją pozycją społeczną i zapatrzonym w siebie. Czy to tak do końca prawda, to nie wiadomo. Na pewno nie był chłopcem, który biernie przyjmował wszystkie pstryczki w nos. Raczej sam nigdy nie zaczynał konfliktu, ale też zaatakowany, nie bał się bronić swoich racji i odpierał wszystkie ataki różnych agresorów, różnych dzieci, które zapewne chciały mu po prostu dokuczyć. I chociaż obiecałam Wam tutaj we wstępie, że nie będę za bardzo dotykać polityki, to jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Octave Chignoux należał do PSF, czyli utworzonej w 1936 roku francuskiej partii socjalnej, silnie powiązanej z nurtem nacjonalistycznym. Było to zrzeszenie ludzi o poglądach skrajnie prawicowych. W większości PSF popierali bogatsi obywatele Francji, natomiast wszystkie środowiska robotnicze zwracały się raczej w stronę komunizmu. Tak w wielkim uproszczeniu, żebyście po prostu wiedzieli, o co tutaj chodzi. Dlatego też sąsiedzi państwa Chignoux, którzy tak jak wspomniałam, byli raczej klasą uboższą, pomimo tego zaangażowania rodziny Chignoux w szerzenie pomocy warstwie uboższej, raczej nie pałali do nich największą sympatią. A przynajmniej jakaś część tych mieszkańców patrzyła na nich raczej z ukosa. No bo właśnie na Rue Hainon i Rue Philippe de la Salle mieszkała głównie klasa robotnicza, która całkowicie odstawała poglądowo od rodziny Chignoux. Co dość istotne, to ta przynależność Octave'a Chignoux do partii była raczej taką kwestią formalną. Sam mężczyzna nie był żadnym aktywnym działaczem. To znaczy jego nazwisko widniało na liście członków partii, ale on sam raczej zbyt aktywnie się w niej nie udzielał i można powiedzieć, że był po prostu takim pionkiem, który dawał swoje nazwisko w ramach poparcia, ale żeby się szczególnie wychylać i działać na rzecz partii, no to już tak nie do końca. Tutaj też chciałam zaznaczyć, że zanim przejdę do relacjonowania historii właściwej, to musimy wziąć pod uwagę, że sprawa jest naprawdę zapomniana. Wokoło niej pojawia się wiele niejasności.
materiały źródłowe opisujące sprawę często są ze sobą sprzeczne i zależne od ideologii autora. Bo oczywiście inaczej o sprawie pisała prasa komunistyczna, a inaczej do sprawy podchodzili nacjonaliści. Może więc zdarzyć się tak, że będę podawać Wam dwie zbliżone do siebie daty wydarzeń, jakieś różne godziny, różne motywacje, jednak jest to zależne od czasu, jaki upłynął od tamtych wydarzeń. Oczywiście dotarłam również do źródeł, które są bardziej rzetelne, tak jak na przykład do pracy magisterskiej, która opisywała tę sprawę i to im tutaj zawierzyłam najbardziej. Jednak w dalszym ciągu nie mam możliwości, by zweryfikować wszystkie dane. Zresztą sam autor pracy magisterskiej wspominał, że no niestety ze względu na te rozbieżności i upływ czasu nie wszystko jesteśmy w stanie potwierdzić. Postaram się jednak przedstawić Wam wszystko najrzetelniej jak potrafię, bowiem im więcej czasu ze mną tutaj spędzicie, im bardziej zanurzycie się w tę niebywałą tragedię, tym mocniej zrozumiecie, dlaczego jest ona tak szczególna i należy chociaż podjąć próbę, by ocalić ją przed zapomnieniem. Ponieważ Paul, tak jak i cała reszta jego rodziny, przynależał do różnych ruchów religijnych i pomimo tego swojego młodego wieku zakładał, że w swojej przyszłości chce na stałe związać się z Kościołem katolickim, to też nic dziwnego, że brał aktywny udział w wielu akcjach ściśle związanych z religią. Tak było chociażby 24 kwietnia 1937 roku. Była to sobota, czyli dzień wolny od zajęć szkolnych, a przynajmniej Paul miał wolne, bo z tego co udało mi się wyczytać, to prawdopodobnie sobota była dniem, w którym dzieci uczęszczające do szkoły publicznej miały normalne zajęcia szkolne. Według innych danych to nie był to 24 kwietnia, czyli sobota, ale 25 kwietnia, czyli niedziela. Nadal jednak był to dzień wolny dla Paula, taki dzień, w którym chłopiec mógł sobie odpocząć. Ale Paul nie zamierzał siedzieć bezczynnie. Według zeznań złożonych przez rodzinę Ginniu, to chłopiec wyszedł z domu około 6 rano. Wsiadł na rower i pojechał sprzedawać losy na loterię fantową na rzecz Unii Wolnej Edukacji. Z tego, co udało mi się tutaj wydedukować, to była to właśnie inicjatywa jakiegoś towarzystwa katolickiego, a dochód ze sprzedaży losów miał zostać przeznaczony na opłacenie edukacji dzieci z najuboższej klasy i warstwy społecznej obywateli Lyonu. Zakupione losy dawały możliwość wzięcia udziału w loterii fantowej. Oczywiście wszystkie nagrody były symboliczne, a cała akcja miała pomóc zdobyć jak najwięcej środków pieniężnych. Nieznana jest dokładna trasa, jaką przebył chłopiec, ale można tutaj się spodziewać, że przejechał on całe miasteczko, ponieważ do domu wracał dopiero około godziny 19. Wracając do swojego domu przy Rue Chazier, wybrał właśnie wspomnianą wcześniej Rue Enon. Aby zachować spójność historii, przeskoczymy najpierw sobie nieco do przodu. Około godziny 19 mały Paul wrócił do domu. Okazało się, że chłopiec jest okrutnie pobity. Paul ledwo stoi na nogach. Zatacza się, przewraca i tak naprawdę resztką sił opowiada swoim rodzicom, że został pobity, czy też według innej wersji ukamienowany na Rue Enon. Co bardzo kluczowe w tej sytuacji, to fakt, że mały Paul zdążył jeszcze poinformować rodziców, że tego pobicia nie dokonała żadna banda dorosłych, ale po prostu zwykłe dzieci w jego wieku, jego rówieśnicy. Oktaw, widząc jak poważne są obrażenia jego najmłodszego syna, bez żadnych większych namysłów podnosi słuchawkę telefonu i powiadamia o sytuacji znajomego lekarza. Doktora Blanche, który przybył do domu państwa Ginniu w 20 minut. Pomimo naprawdę szybkiej reakcji, lekarz, który pojawił się na miejscu, nie mógł już za wiele pomóc młodemu pacjentowi. Chociaż od pojawienia się chłopca w domu do przybycia lekarza upłynęło zaledwie 20 minut, to Paul Ginniu znajdował się już w stanie śpiączki. Po kilku minutach jego serce przestało bić. Medyk naprawdę czynił wszystko, by przywrócić 8-latkowi funkcje życiowe. Jednak pomimo dwukrotnego zastrzyku z adrenaliny wykonanego w okolicy serca, organ nie podjął czynności.
O godzinie 19.40 lekarz stwierdził zgon Paula Xinyu. Co prawda doktor nie przeprowadził oficjalnej autopsji, natomiast po wstępnych oględzinach ciała stwierdził złamanie dolnego zęba trzonowego, liczne zasinienia w okolicy nóg, zadrapanie w okolicy nosa i prawdopodobnie złamanie kości czaszki. Według opinii lekarza zgon nastąpił w wyniku urazu mózgu. Wpływ na jego opinię miała obserwacja chłopca tuż przed zatrzymaniem akcji krążeniowej. Paul miał rozszerzone źrenice, powolny oddech i bardzo szybki puls. Oczywiście dokładniejszych informacji miała dostarczyć autopsja, ale już te pierwsze oględziny ciała były dla lekarza wystarczające, aby stwierdzić, że zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych. Dlatego też medyk odmówił wystawienia aktu zgonu i zalecił skierowanie sprawy odpowiednim organom. Octave Xinyu za radą doktora Błąś poinformował o sytuacji policję, a prokuratura powierzyła śledztwo funkcjonariuszom z komendy policji w Lyonie. Zanim jednak opowiem Wam dokładnie, co wykazało śledztwo, to pozwólcie, że najpierw przedstawię Wam, co dokładnie wykazała autopsja. Bo tutaj trzeba zaznaczyć, że przyczyna śmierci małego Paula była strasznie dyskusyjna. Lekarz medycyny sądowej, dr Pierre-Étienne Martin, przeprowadzający sekcję zwłok, zawarł w swoim raporcie informacje, które nie były takie jednoznaczne i nie precyzowały dokładnie, dlaczego rany ośmiolatka okazały się śmiertelne. Według raportu na ciele Paula stwierdzono liczne rany i zasinienia na kończynach dolnych, 6 na lewej i 7 na prawej nodze. Siniaki były różnej wielkości, od wielkości dłoni do małych sińców wielkości monety. Dodatkowe dwa zasinienia czy też otarcia zaobserwowano na lewym łokciu chłopca oraz w okolicy lewego skrzydła nosa. Lekarz nie zaobserwował urazów czaszki, które skutkowałyby pęknięciem kości. Natomiast jego raport zawierał inną, bardzo istotną informację, która stała się podwalinami do różnych teorii na temat głównej przyczyny śmierci chłopca. Tutaj zacytuję Wam dokładną ekspertyzę, jednak zaznaczam, że nie mam wykształcenia medycznego, a sam tekst tłumaczyłam z języka francuskiego. Może więc zawierać drobne pomyłki. Wydaje mi się jednak, że najlepiej opisze on stan chłopca. Według raportu w płucach Paula obecne były pęcherzyki typowe dla obrzęku płuc. To z kolei skłoniło lekarza do wniosku, że śmierć nastąpiła na skutek, tutaj cytat, ciężkiego, ostrego obrzęku płuc powstałego w wyniku krwotoku mózgowego lewego płata wzrokowo-prążkowanego. Informacje pozyskane przez doktora Martin, mówiące o tym, że dziecko potykało się przed utratą przytomności, że jego chód był bardzo nierówny, wręcz można tutaj powiedzieć, że przypominał on chód człowieka pijanego, potwierdzały tę tezę. Krwotok mózgowy nastąpił w wyniku ciosów zadanych Paulowi przed śmiercią, a tym samym jego urazy miały bezpośredni związek z jego zgonem. I chociaż raport doktora Martin jasno stwierdzał, że pobicie miało tutaj bezpośredni związek ze śmiercią Paula Xinyu, to medyk nie zaobserwował żadnych pęknięć czaszki. Wykluczył więc tym samym, aby mogło tutaj dojść do wstrząsu mózgu. Bardziej skłaniał się ku teorii, że za śmierć chłopca odpowiedzialny był obrzęk płuc. Ekspertyza lekarska dała duże pole do popisu dziennikarzom i osobom, które próbowały forsować teorię mówiącą o tym, iż Paul nie zmarł w wyniku samych obrażeń, znaczy nie same obrażenia były dla niego śmiertelne. Emocje towarzyszące bijatyce w połączeniu ze wzrostem ciśnienia tętniczego miały doprowadzić do szoku emocjonalnego. I to w wyniku wspomnianego szoku ciśnienie chłopca wzrosło, doprowadzając ostatecznie do jego śmierci w wyniku obrzęku płuc. Raport przedstawiony przez doktora Martin wywołał ogromne kontrowersje, do których postanowił się odnieść sam dr Blanche. Medyk co prawda tutaj nie podważał autorytetu swojego kolegi po fachu, ale stwierdził, że nie do końca zgadza się z jego ustaleniami i zamierza bronić swojej teorii o krwiaku mózgu, który to według jego opinii był ostatecznie główną przyczyną śmierci Paula.
Po pierwsze, lekarz podkreślił tutaj, że raport doktora Moton nie był dokładny, bowiem lekarz nie zauważył chociażby złamania zęba trzonowego. A złamanie było ewidentne, czego świadkami byli nawet rodzice chłopca. Bąż po prostu włożył złamany ząb na miejsce, tak by lekarz, który miał później przeprowadzić autopsję, miał jak najbardziej kompletny i nienaruszony obraz urazów. Już samo złamanie zęba sugeruje, że Po musiał otrzymać przynajmniej jeden cios w okolice głowy, czaszki czy szczęki. Zwłaszcza, że koło jego nosa, koło lewej powłoki nosa, również zaobserwowano zasinienie i otarcia. Doktor Błąż podkreślał, że być może i kości czaszki nie zostały złamane. Ale to ma bezpośredni związek z wiekiem sprawców pobicia, dla których kamienie kostki brukowej, których użyto do ukamienowania chłopca, były po prostu zbyt ciężkie. I choć struktura kamienia, struktura tych głazów tej kostki brukowej faktycznie była na tyle twarda, że mogłaby uszkodzić kości czaszki 8-letniego chłopca, to też mimo wszystko te dzieci nie miały aż takiej siły, by rzucić tym kamieniem dostatecznie mocno, by złamać twardą strukturę czaszki. Natomiast to wcale nie wykluczało faktu, iż uszkodzona została struktura mózgowa, która jest bardzo delikatna. W wyniku ciosów otrzymywanych w głowę mogło dojść do powstania krwiaka mózgu, nawet jeżeli kości czaszki zostały nienaruszone. Walsh jeszcze raz podkreślił, że w jego opinii zgon nastąpił bezpośrednio w wyniku krwiaka śródczaszkowego i wstrząsu mózgu. Były to dwie, z jednej strony, bardzo do siebie podobne opinie, ponieważ obrażenia zauważone przez doktora Błąż i przez doktora Martin pokrywały się ze sobą. No, może pomijając to, że doktor Martin nie zauważył tutaj złamanego zęba. Natomiast obaj medycy zaobserwowali takie same obrażenia na nogach, odnotowali otarcie na skórka, czy też jakiś mały siniak przy nosie. Jedynie ich wnioski wysnute na podstawie tych wszystkich obrażeń różniły się od siebie. Według doktora Błąż śmierć nastąpiła w konsekwencji krwiaka śródczaszkowego, co sugeruje, że chłopiec zmarł bezpośrednio w wyniku otrzymanych obrażeń. Ekspertyza doktora Moton z kolei sugerowała, że zgon nie nastąpił w wyniku samych obrażeń, ale w wyniku szoku emocjonalnego, który też miał potem doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, obrzęku płuc i śmierci. To, która z tych teorii zostałaby uznana za teorię wiodącą, miało ogromne znaczenie dla sprawy. Gdyby przychylono się tutaj ku teorii doktora Błąż, to sprawcy napadu byli bezpośrednio odpowiedzialni za zabójstwo Paula Ginio. Natomiast gdyby przychylić się ku teorii doktora Moton, to dzieci, które rzucały w 8-latka kamieniami, co prawda wywołały szok w tak małym i nie do końca jeszcze rozwiniętym organizmie, jednak ich działania nie miały bezpośredniego związku ze śmiercią chłopca. Bowiem nikt tutaj przecież nie mógł przewidzieć, że szok i wielkie emocje, które ta bójka wywoła w 8-latku, doprowadzą do śmiertelnego obrzęku płuc. Spór dotyczący przyczyn śmierci Paula Ginio oficjalnie został rozstrzygnięty dopiero miesiąc po tragicznej śmierci chłopca. Sędzia śledczy zapoznał się z raportem doktora Moton oraz przesłuchał też doktora Błąż. I doktor Błąż wytłumaczył sędziemu śledczemu, że jego ekspertyza wcale nie ma tutaj zamiaru podważać ustaleń doktora Moton. Urazy głowy są niezaprzeczalne, co też zresztą widnieje w raporcie medyka przeprowadzającego autopsję. Doktor Moton również zauważył zasinienie w okolicy nosa oraz obecność krwiaka śródczaszkowego. Błąż stwierdził, że zarówno teoria doktora Moton, według której śmierć nastąpiła w wyniku szoku emocjonalnego, jest równie prawdopodobna. Natomiast zaznaczył, że śmierć w wyniku szoku emocjonalnego zdarza się niebywale rzadko. Nie jest oczywiście całkowicie wykluczona, ale takie przyczyny śmierci odnotowuje się jednak niezbyt często. Ostatecznie dr Błąż stwierdza, że śmierć Paula Ginio mogła nastąpić albo w wyniku szoku emocjonalnego, albo w wyniku krwiaka śródczaszkowego, albo ewentualnie w następstwie obu tych czynników.
Jeżeli jednak chodzi o jego opinię, to on najbardziej skłaniał się tutaj ku teorii z wystąpieniem obrzęku mózgu, bowiem jak jeszcze raz podkreślił, w medycynie wyjątkowo rzadko śmierć następuje w wyniku samego szoku emocjonalnego. Sędzia Fo Pangeli, zapoznawszy się z obiema teoriami, ostatecznie zawyrokował, że raport z sekcji zwłok przeprowadzony przez doktora Mo Tong potwierdza diagnozę doktora Blanche. Głównie swoją decyzję oparł na tym, że dr Mo Tong również zauważył obecność krwiaka śródczaszkowego, a to znaczy, że chłopiec jakieś obrażenia w obrębie czaszki musiał otrzymać. Dlatego też sędzia zamknął wszystkie spekulacje na temat śmierci chłopca, oficjalnie stwierdzając, iż jego zgon miał bezpośredni związek z pobiciem. Jak widzicie, kontrowersje wokół przyczyn śmierci chłopca były naprawdę ogromne. Dlatego też bardzo zależało mi na tym, żeby przedstawić Wam wszystkie te rozbieżności, zanim przedstawię Wam dalsze ustalenia śledztwa, tak aby ostatecznie zamknąć tę kwestię. Teraz możemy przejść do tego, co wykryło dochodzenie rozpoczęte z dniem 27 kwietnia 1937 roku. Już na wstępie zaznaczę, że tutaj również napotykamy wiele rozbieżności względem tego, jak faktycznie wyglądały wydarzenia, które rozegrały się na Enon. Ale przedstawię Wam wszystkie wersje, zarówno te potwierdzone, jak i te nie do końca rozstrzygnięte. Ze względu na małoletni wiek sprawców, do prasy nie przedostały się nazwiska wszystkich biorących udział w linczu dzieci. Dlatego też w większości przypadków będę się tutaj posługiwała imionami i pierwszą literą nazwiska. Składając do kupy wszystkie zeznania, zarówno te złożone przez dzieci, jak i te złożone przez dorosłych świadków zdarzenia, bo tak, dorośli również przyglądali się całemu widowisku, nie racząc nawet zareagować, co jest tutaj naprawdę bulwersujące, możemy założyć, że przebieg wydarzeń wyglądał następująco. Paul Xinyu został zauważony na U Enon, jak jedzie rowerem, w kierunku domu przy U Shazie. Najprawdopodobniej banda okolicznych dzieci zaczęła rzucać w jego kierunku obraźliwe teksty, które miały bezpośredni związek z jego wyglądem fizycznym. Jego dłuższe, kręcone kosmyki przypominały dziewczęcą fryzurę, co też było głównym powodem wyzwisk kierowanych w stronę ośmiolatka. Ktoś miał krzyknąć w kierunku Paula, że jest dziewczynką w spodniach, co szybko zostało podchwycone przez całą resztę ekipy. Za jadącym Paulem dało się słyszeć krzyki: dziewczynka, dziewczynka w spodniach, zobaczcie dziewczynkę w spodniach. Pojawiły się również doniesienia, jakoby ośmiolatka wyzywano od faszystów, co miało mieć bezpośredni związek z przynależnością jego ojca do partii PSF. Szczególnie nielubianej przez dzieci z rodzin robotniczych. Niewykluczone, że rodzice dzieci, które mieszkały przy UNON, sympatyzowali z komunistami i wypowiadali się negatywnie na temat zwolenników faszyzmu. I to tak oczywiście delikatnie mówiąc. A że Po był synem jednego z zamożniejszych mieszkańców w okolicy, w dodatku o poglądach ideologicznych stojących w opozycji do komunizmu, to każdy doskonale wiedział. Państwo Xinyu często bowiem odwiedzali okolicznych mieszkańców w ramach aktywności organizacji proreligijnych, o czym dość obszernie opowiedziałam Wam na samym początku tej historii. Gdzieś w pobliżu, kiedy zaczęto kierować wyzwiska w kierunku Paula, bawił się niejaki Jean T., który przyglądał się całej sytuacji i nawet zaczął współczuć Paulowi. Polecił mu więc, by ten zignorował rzucone teksty i nie zwracał większej uwagi na krzykaczy, którzy po prostu szukają tutaj zaczepki. Rada była jak najbardziej słuszna, aczkolwiek dumny i pewny siebie Paul nie umiał odpuścić. Odpowiedział okolicznej bandzie dzieci w równie nieprzyjemnych słowach, albo jeszcze jadąc na rowerze, albo też zsiadając z roweru i zatrzymując się gdzieś na skraju chodnika. Według doniesień ośmiolatek również nie przebierał tutaj w słowach i zaczął wyzywać zaczepiającego dzieci od bandy kretynów i brudnych świń. To sprowokowało małą Henriette Savet, w innych źródłach nazywaną Georgette Savet, więc tutaj nie jestem w stanie Wam dać takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak dziewczynka miała na imię. Ale jest ona bardzo ważna w tej historii, bowiem Georgette miała podejść do chłopca i wymierzyć mu siarczysty policzek.
Prawdopodobnie dziewczynka wykorzystała sytuację i wyżyła się na chłopcu, wyrzucając swoją frustrację. Georgette Savet miała mieć świeży zatarg z Marie Ginoux, dokładnie tą samą, która nauczała katechizmu w pobliskiej parafii. Marie miała wyrzucić dziewczynkę z lekcji, jednak dokładne okoliczności kłótni nie są znane. Prawdopodobnie mogło to być spowodowane charakterem Georgette, bo dziewczynka, jak się później dowiecie, była dość, można powiedzieć, dzieckiem buńczucznym. Ale takiej pewności, co dokładnie stało się pomiędzy Marie a pomiędzy Georgette, nie ma. Natomiast Georgette miała mieć bardzo duży uraz do Marie i wręcz kipiała ze złości. Dlatego też, kiedy Paul przejeżdżał przez ulicę Rue Enon i pomiędzy nim a pozostałymi dziećmi doszło do utarczki słownej, to postanowiła dać upust swojej złości. Policzek wymierzony chłopcu miał być sygnałem przełamującym barierę dla pozostałych dzieci. Banda składająca się prawdopodobnie z 13 chłopców i 2 czy 3 dziewczynek chwyciła za kamienie. Była to twarda kostka brukowa, albo żwir, albo jedno i drugie, bo wersje oczywiście są tutaj przeróżne. Część źródeł twierdzi, że dzieci zaczęły rzucać w kierunku pola, głównie trafiając go w nogi, co też zresztą zgadza się tutaj z ustaleniami z sekcji zwłok. Bo to właśnie na kończynach dolnych chłopca zaobserwowano większość obrażeń. Inna z wersji informowała o nieco bardziej drastycznym przebiegu. Dzieci miały obalić pola na ziemię i na zmianę rzucać w niego kamieniami. To z kolei pasowałoby do obrażeń odnalezionych na twarzy chłopca oraz tłumaczyłoby, w jaki sposób powstał krwiak śródczaszkowy. Tak małe dzieci, a mówimy tutaj o grupie złożonej z dzieci pomiędzy 7 a 11 rokiem życia, nie miałyby wystarczająco dużo siły, żeby cisnąć ciężką kostką brukową na wysokość głowy 8-latka. A to znaczyło, że jeżeli chłopiec doznał jakichś obrażeń w obrębie czaszki, to najprawdopodobniej musiał znajdować się w pozycji leżącej. Za prawdziwością takiego przebiegu wydarzeń przemawia również czas. Przesłuchiwani bowiem byli przekonani, że scena ukamienowania trwała łącznie około 15 minut. Nie za bardzo chce mi się tutaj wierzyć, że 8-latek, który dysponował rowerem, nie uciekłby z miejsca zdarzenia, zauważywszy, że sytuacja staje się wyjątkowo niebezpieczna. Może i był zuchwały, i może był pewny siebie, ale raczej nie był głupi. Jeżeli Paul pozwolił ciskać w siebie kamieniami przez 15 minut, to musiał w jakiś sposób zostać obezwładniony. Ale jeszcze raz tutaj podkreślam, że ze względu na ogromne rozbieżności w tekstach źródłowych, naprawdę nie sposób tutaj stwierdzić, która z tych wersji jest tą prawdziwą. Dlatego przedstawiam Wam obie te relacje, tak żebyście mogli wyciągnąć swoje własne wnioski. Śledczy, którzy pojawili się rano 27 kwietnia na Rue Enon, zaobserwowali duże ilości kamieni przeróżnej wielkości. Te kamienie leżały wszędzie, zaśmiecały ulice, zaśmiecały chodniki. Widać było, że faktycznie przy Rue Enon doszło do jakichś tragicznych wydarzeń i prawdopodobnie faktycznie chłopiec Paul Ginoux został ukamienowany. Co dość ciekawe i nieco bulwersujące, to kiedy śledczy przeprowadzili swoje pierwsze przesłuchania z mieszkańcami i oddalili się w kierunku komisariatu, to ktoś zatroszczył się o to, by pozbyć się dowodów zbrodni. Kiedy policja ponownie pojawiła się na miejscu, tego samego dnia, mniej więcej o godzinie 13:30, po kamieniach nie było już śladu. Najprawdopodobniej mieszkańcy ulicy, którzy uświadomili sobie powagę sytuacji, postanowili uprzątnąć wszystkie głazy, wszystkie kostki brukowe, tak aby śledczy nie mogli zebrać tych kamieni w formie materiału dowodowego. Już tego samego dnia przesłuchano większą część okolicznych dzieci, które miały brać czynny udział w bójce. Oczywiście z uwagi na ich wiek rozmowy musiały być przeprowadzane wyjątkowo delikatnie, a dzieci przyprowadzone zostały przez rodziców. Ich opiekunowie nie brali jednak udziału w samym przesłuchaniu, tak aby nie mogli oni wpłynąć znacząco na relacje dzieci. Policji bowiem zależało tutaj bardzo, aby uzyskać jak najdokładniejszy przebieg zdarzenia, który został zapamiętany
oczami dzieci. To po pierwsze. A po drugie, wiadomo, że dzieci jeszcze nie patrzą na wszystko tak jak dorośli, nie mają wykształconej umiejętności ciągu przyczynowo-skutkowego i mogą nie zdawać sobie sprawy, że jakieś rzeczy wypadałoby przemilczeć, bo są dla nich po prostu niekorzystne. I tak jedno z dzieci przyznało, że chociaż ich grupa była liczna, to też niezupełnie było tak, że Paul jedynie biernie przyjmował ciosy. Zion B. podczas składania wyjaśnień powiedział: wczoraj wieczorem bawiłem się z przyjaciółmi na UNON, niedaleko mojego domu. Przejeżdżał chłopak na rowerze, a ponieważ miał długie włosy, mówili, że wygląda jak dziewczyna. Zrobił do nas głupią minę, a mała sawetka uderzyła, po czym kilku chłopców rzuciło w niego kamieniami. Chłopczyk też odpowiedział kamieniami. Podobny przebieg wydarzeń podała sama Georgette Savet. Tutaj cytując. Kiedy Gino przechodził obok, B, czyli jeden z chłopców, krzyknął: dziewczynka! I zaczął rzucać w niego drobnymi kamieniami. Gino wrócił ze swoim rowerem i zaczął mnie zaczepiać. Podeszłam i uderzyłam go w policzek, po czym chłopcy zaczęli rzucać w niego kamieniami. Gino wracał kilkakrotnie ze swoim rowerem, po czym ustawiał go na skraju chodnika i także rzucał kamieniami. Niektóre dzieci przyznały, że wyzywały Paula od faszystów. W ich domach często kierowało się groźby pod adresem zwolenników faszyzmu. Tutaj przytoczę wam dialog, jaki odbył się pomiędzy przesłuchującym policjantem a jednym z dzieci, ponieważ idealnie obrazuje, jak komuniści podchodzili do faszystów. Czy słyszałeś od ojca, że mały Zinu był faszystą? Oczywiście, mój ojciec jest komunistą. A kim jest faszysta? Jest wrogiem. Atmosferę wrogości względem rywalizujących ze sobą środowisk dzieci wyniosły więc ze swojego własnego domu. To też zapoczątkowało falę domysłów, jakoby zbrodnia została popełniona na tle politycznym, co też oczywiście politycy różnych frakcji wykorzystywali na swoją korzyść. I tak też zwolennicy faszyzmu robili z małego Paula męczennika, który zginął z rąk brutalnych komunistów, a prasa komunistyczna trywializowała pobicie ośmiolatka, rozczulając się nad biednymi, przesłuchiwanymi dziećmi, które przecież są teraz ciągane po komisariatach, a ich zapłakane, niewinne oczy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co takiego się stało. I tutaj, żeby nie było. Nie jestem zwolenniczką żadnej z tych ideologii. Natomiast to, jak zwolennicy ideologii czerwonej traktowali śmierć ośmiolatka, woła wręcz o pomstę do nieba. Oczywiście obraz pokrzywdzonych dzieci roztaczany przez komunistyczną prasę był nieco ubarwiony. Aczkolwiek prawdą był tutaj fakt, iż opinia publiczna odczuwała głębokie współczucie względem dzieci, których nieprzemyślane działania doprowadziły do śmierci ich rówieśnika. Bo to nadal były jedynie dzieci, które zresztą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie międzywojennej Francji, nie mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Prawo francuskie nie przewidywało możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji względem małoletnich poniżej 13 roku życia. A jak się okazało, wszyscy agresorzy byli pomiędzy 7 a 11 rokiem życia. Największa i najliczniejsza grupa składała się z chłopców w wieku 9 lat. Zakrojony wywiad środowiskowy również nie wykazał, aby któryś z agresorów miał skłonności do zachowań patologicznych. Żadne z dzieci nie miało też zaburzeń psychicznych. Dyrektor placówki szkolnej, do której uczęszczała znaczna część dzieci zamieszkałych przy UNON, stwierdził, że w ich zachowaniu nigdy nie zauważył żadnych odstępstw od normy. Aczkolwiek faktycznie, rejon był dość trudny, a dzieci często przychodziły do szkoły z przypiętymi do ubrania czerwonymi wstążkami, manifestując tym samym przynależność do zgrupowań o ideologii komunistycznej. A raczej przynależność ich rodziców, bo 7, 8 czy nawet 9-letnie dzieci raczej nie były w stanie świadomie obrać swojej ścieżki światopoglądowej. Dyrektor stwierdził również, że rodzice dzieci zamieszkałych przy UNON nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do wychowania tych dzieci, a po zwróceniu im uwagi, że powinni poświęcić więcej czasu, żeby zainteresować się tym, co ich dzieci w ogóle robią poza szkołą, to też większość tych rodziców zasłaniała się tutaj dużą liczebnością potomstwa, przez co no nie sposób było poświęcić wszystkim dzieciom wystarczającej uwagi. Dyrektor więc co prawda potwierdził, że nie zauważył większych odstępstw od normy w czasie, w którym dzieci uczęszczały na zajęcia szkolne,
Jednak rodzice uczniów zupełnie nie interesowali się tym, co ich dzieci robią po szkole. Jedynie jedna dziewczynka, która brała udział w ataku, czyli Georgette Savet, została sklasyfikowana jako dziewczynka niespokojna i autorytarna. I była to opinia nie tylko pedagogów ze szkoły, do której uczęszczała dziewczynka, ale również ojciec dziewczynki stwierdził, że ma ona dość trudny charakter. Zawsze musiała stawiać na swoim, a jeżeli kłóciła się z kimś, głównie ze swoimi braćmi, to zawsze musiała udowodnić swoją rację. Jest to dokładnie ta sama dziewczynka, która jako pierwsza spoliczkowała Paula. O ile w ogóle możemy mówić tu o zwykłym spoliczkowaniu, ponieważ śledztwo ustaliło, że to właśnie ten cios wymierzony chłopcu przez Georgette spowodował złamanie zęba trzonowego. Musiał więc być dość silny. Aczkolwiek wracając tutaj do samego charakteru Georgette, do tego, że była ona dzieckiem trudnym, to jeszcze nie były argumenty, które mogły zdefiniować dziecko na tyle, by uznać je jako zagrażające społeczeństwu. Chociaż śledztwo w sprawie Paula Gignoux potraktowano wyjątkowo poważnie, to też nie wiadomo było, czy kogokolwiek w tej sprawie będzie można ukarać. A to z kolei bulwersowało francuskie społeczeństwo, zwłaszcza mieszkańców Lyonu. Dlatego też zaczęto szukać osób pośrednio odpowiedzialnych za wydarzenia z Enon. I już pomijając tutaj związek rodziców dzieci, którzy od małego wpajali im nienawiść do osób odmiennej ideologii, to szybko okazało się, że co prawda bezpośredni udział w zdarzeniu brały same dzieci. Aczkolwiek całej sytuacji przyglądało się sporo osób dorosłych, stojąc na ulicy albo po prostu siedząc w oknach, ale oczywiście po kolei. Na początku udało się potwierdzić, że atak z 24 kwietnia nie był jedynie zbiegiem niesprzyjających okoliczności i wynikiem jednorazowej utarczki słownej. Bowiem Paul Gignoux już kilkakrotnie padł ofiarą ataku na Rue Enon. Ale dopiero 24 kwietnia agresorzy byli aż tak brutalni, że ten wypadek okazał się tragiczny w skutkach. Dlaczego to akurat Paul padł ofiarą okolicznych dzieciaków? Podobno głównie dlatego, że w okolicy znany był jako syn faszysty. Pani Goye, handlująca perfumami na pobliskim plac Flammarion, opowiedziała śledczym, że wielokrotnie była świadkiem, jak grupa złożona z około 20 dzieci zbierała się w grupkę i czekała na skrzyżowaniu na Paula Gignoux. Jej słowa potwierdziły inne handlarki, pani Gaillardon i pani Jacquet. Ta druga stwierdziła nawet, że nie tylko Paul padał ofiarą dzieci z Enon, ponieważ jej syn też miał z nimi nieprzyjemności. Raz nawet w wyniku potyczki takiej bijatyki odniósł dość poważne rany. Wtedy też pani Jacquet zainterweniowała. Udała się w odwiedziny do ojca jednego z głównych agresorów i poinformowała go o tym, co zrobił jego syn. Otrzymała wtedy oficjalne przeprosiny za zachowanie chłopca, a mężczyzna pokrył wszystkie koszty lekarskie i farmaceutyczne. Ale czy względem syna wyciągnął jakieś większe konsekwencje, to nie wiadomo. To był jedynie początek ustaleń, do których przyłączyli się inni mieszkańcy. Jacques Pain, również zamieszkały gdzieś w okolicy, stwierdził, że jego potomstwo też na własnej skórze doświadczyło nienawiści ze strony dzieci z Rue Enon. Co prawda w ich wypadku była to jedynie agresja słowna, jednak w kierunku dwóch jego synów systematycznie kierowano obelżywe słowa. Najgorszą obelgę usłyszała jednak jego 22-letnia córka. Któregoś dnia jeden z opryszków miał krzyknąć za nią coś w stylu: a niech ci księża cię pieprzą. Oczywiście nie jest to tłumaczenie dosłowne, aczkolwiek taki był sens tej wypowiedzi. Agresję dzieci z rodzin robotniczych potwierdza jeszcze co najmniej kilka pracownic i pracowników Place Flammarion, ale nie chcę tutaj niepotrzebnie przedłużać tego materiału, wymieniając każdego z osobna. Na pewno wiele osób dorosłych, które nie były związane z środowiskiem komunistycznym, potwierdziło, że wrogość względem dzieci z rodzin faszystowskich była czymś powszechnym w tej dzielnicy. Paul Gignoux został niejako wybrany przez szajkę na swojego ulubieńca. Być może ze względu na jego wygląd, a być może wpływ na to miał jego bojowy charakter, ponieważ dzieci wiedziały, że Paul zawsze im odpowie. A to było dużo ciekawsze niż wyzwanie kogoś, kto ich zignoruje.
ale ciężko tutaj wskazać główny powód, dlaczego to akurat Paul był taką główną ofiarą dzieci tu Enon. Pogrzeb Paula Jeanneau odbył się 28 kwietnia. Historia chłopca poruszyła mieszkańców Lyonu do tego stopnia, że w uroczystości wzięło udział około 1000 obywateli miasta. Dodatkowe kilkaset albo i więcej osób miało śledzić kondukt żałobny z okien swoich mieszkań. Dzienniki relacjonowały, że za szybami w większości widać było twarze zapłakanych kobiet, które nie mogły zrozumieć tragedii, jaka spotkała zupełnie niewinne dziecko. Ale nie można być tutaj pewnym, na ile faktycznie tak to wszystko wyglądało, a na ile była to nadinterpretacja prasy, która miała na celu jeszcze bardziej zwrócić uwagę na tragedię Paula Jeanneau. Ponieważ już od samego początku jedną z wiodących teorii był napad na tle politycznym i światopoglądowym, to też nic dziwnego, że wydarzenie przyciągnęło również polityków. Wysocy rangą urzędnicy albo postanowili wziąć osobisty udział w uroczystości, albo przynajmniej wysłali swoich przedstawicieli. I zwykle mówi się, że jeżeli jest zbrodnia, to należy się też kara. Ale w tym wypadku nie było kogo ukarać. Najstarsze z dzieci rzucających kamieniami w Paula Jeanneau miało zaledwie 11 lat i nie mogło ponieść żadnej odpowiedzialności karnej. Oczywiście próbowano tutaj zrzucić odpowiedzialność karną na rodziców, o czym powiedziałam Wam już nieco wcześniej, ale również próbowano odnaleźć inne osoby, które mogłyby jakoś pośrednio odpowiedzieć za tę tragiczną śmierć. I tak na przykład do prasy przedostała się informacja, podobno potwierdzona, jakoby jedna z mieszkanek U Enon miała doskonale widzieć całą sytuację. Ale nie tylko nie zareagowała, obserwując agresję dzieci, ale podobno wręcz śmiała się i cieszyła z nieszczęścia dziecka faszysty. Źródła jednak nie informują, kim była ta kobieta i czy względem niej wyciągnięto jakieś konsekwencje. Ale podobno nie była ona jedyną dorosłą osobą, która widziała całą tę sytuację. Powszechna była informacja, która przewijała się w wielu artykułach, że duża część mieszkańców U Enon po prostu siedziała w oknach i widziała doskonale całe wydarzenie. Nikt jednak nie zdecydował się zainterweniować, a całą tę sytuację potraktowano jako niewinną bójkę pomiędzy dziećmi. Ponieważ nie za bardzo udało się zrzucić winę na rodziców oraz nie wyciągnięto żadnych konsekwencji względem dorosłych osób mieszkających przy U Enon, które oczywiście widziały tę całą sytuację, to też tutaj próbowano w jeszcze inny sposób odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć Paula Jeanneau. Próbowano tutaj zrzucić winę na prawdopodobnie nieistniejącego 13-letniego chłopca. I dlaczego twierdzę tutaj, że chłopiec mógł w ogóle nie istnieć? Dyrektor szkoły, do której uczęszczały dzieci oskarżone o pobicie Paula Jeanneau, miał potwierdzić, że według ustaleń w grupie agresorów znajdował się jakiś 13-latek. Niestety mężczyzna nie był w stanie podać jego dokładnych danych, bowiem jak stwierdził, chłopiec nie uczęszczał do jego placówki, a on sam nie wiedział, o którego chłopca dokładnie chodzi. Ta teoria stawała się idealna. 13-latek mógł już odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Jako najstarszy z całej ekipy zostałby uznany za głównego prowodyra bójki. Zwłaszcza, że według doniesień to on miał napędzać falę nienawiści względem Paula i to on namawiał pozostałych do linczu. Gdyby taki chłopiec naprawdę istniał, to by znaczyło, że z pozostałych dzieci zdjęto by całą odpowiedzialność za śmierć 8-latka. Być może też właśnie dlatego usilnie próbowano forsować tę teorię i powtarzano plotki o rzekomym 13-latku. Nigdy jednak nie udało się udowodnić, że taka postać faktycznie istniała. Patrząc na to, że nikt nie wspomniał jego imienia, ani też nikt nie kojarzył, kim w ogóle był ów chłopiec, to możemy tutaj uznać, że były to jedynie spekulacje, które miały na celu odsunąć główne podejrzenia od pozostałych dzieci. I chociaż wedle prawa winnych nie można było ukarać, to władze Lyonu nie do końca wiedziały, co zrobić z 14 aresztowanymi dziećmi, których wybryk, według ekspertyzy lekarskiej, był przecież główną przyczyną śmierci Paula Jeanneau. Dlatego też początkowo wszystkie te dzieci zostały umieszczone w domu poprawczym.
Jest to informacja o tyle wiarygodna, że informowały o tym zarówno dzienniki polskie, dzienniki amerykańskie oraz oczywiście dzienniki francuskie. To właśnie w domu poprawczym, wśród starszych dzieci, wszyscy oskarżeni mieli czekać na decyzję, jakie kroki zostaną podjęte w celu ich ukarania. No bo przecież tutaj mówimy o tragicznej śmierci 8-letniego chłopca. 8-letniego, zupełnie niewinnego chłopca. No to ktoś przecież musi ponieść karę za te brutalne pobicie, które w konsekwencji zakończyło się śmiercią. To nie była zwykła kradzież cukierka ze sklepu. Tutaj swoje życie straciło 8-letnie dziecko. Ale tutaj wkroczyły różne organizacje, a nawet sam Octave Gignoux. Ojciec Paula apelował do przedstawicieli prasy oraz władzy prokuratorskiej, by nie upolityczniać zbrodni i nie doszukiwać się w tej tragedii drugiego dna. Jego syn odniósł rany, które okazały się śmiertelne. Jednak w dalszym ciągu przypadek, który go spotkał, był jedynie bójką pomiędzy rówieśnikami. Zwyczajną bójką, która po prostu w tym przypadku miała tragiczny koniec. Jego stanowisko poparły dwie organizacje, między innymi Liga Praw Człowieka oraz Związek Zawodowy Francuskich Pracowników. Nie będę jednak tutaj zbyt rozwodzić nad tym tematem, ponieważ te wszystkie stanowiska, te wszystkie wnioski, które zostały wyciągnięte przez te wszystkie ligi i te wszystkie organizacje, nie za bardzo mają tutaj związek ze sprawą. Dla nas ważne jest to, że zarówno Octave Gignoux, jak i te organizacje nawoływały do tego, by nie przypisywać tym dzieciom, które ukamienowały Paula Gignoux, miana zbrodniarzy. I chociaż proszono, by całą historię przedstawiać jako jedynie dramatyczny w skutkach wypadek podczas dziecięcej bójki, to jak wiadomo, środowiska polityczne próbowały ugrać na historii jak najwięcej się dało, próbując chociażby zakwalifikować wydarzenia z UNON jako przejaw walki klasowej. Zwłaszcza oczywiście odłamy skrajnie prawicowe nie zamierzały tutaj ustąpić i wciąż głosiły hasła, według których Paul stał się ofiarą dzieci najniższej francuskiej klasy społecznej. Ale ponieważ obiecałam nie mówić za wiele o polityce, to pozwólcie, że dalej nie będę rozwijać tego tematu. Ostatecznie dzieci zostały wypuszczone na wolność. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za śmierć 8-letniego Paula Gignoux. Ojciec chłopca, chociaż miał pełne prawo dochodzić swoich racji na drodze cywilnej, nie zdecydował się na złożenie pozwu przeciwko rodzicom chłopców, którzy byli odpowiedzialni za śmierć jego syna. Rodzina Gignoux postanowiła potraktować swoją osobistą tragedię jako taką główną motywację do tego, by odciąć się od swojego starego życia. Małżeństwo Gignoux wraz z dziećmi sprzedało swój dom i przeprowadziło się w zupełnie inne rejony miasta. Ale co ważne tutaj, w późniejszym etapie tej historii, a raczej w jego końcówce, to nadal mieszkali w Lyonie. Sprawa Paula była historią naprawdę zapomnianą. Aż do roku 2011, kiedy to student historii Sébastien Bailly-Larose wydał pracę magisterską pod kierunkiem swojego wykładowcy, którym był Gilles Vigneault. To wtedy z Sebastianem skontaktowała się Marie-Amel Gignoux, jedyna żyjąca siostra Paula Gignoux. I to właśnie dzięki temu, dzięki tej kobiecie, wiemy nieco więcej na temat tej sprawy, a Gilles Vigneault za błogosławieństwem Marie Gignoux postanowił jeszcze bardziej zagłębić się w tę historię. Efektem tego zagłębiania się oraz efektem wielogodzinnych rozmów była książka opisująca tragedię Paula Gignoux. Tym razem można powiedzieć w nieco bardziej szczegółowy sposób. Zresztą też na tyle, na ile mogłam, to korzystałam z tej książki, tworząc dla Was dzisiejszy materiał. Jest to naprawdę ciekawa lektura, ma wiele fajnych wniosków, ale jest dostępna jedynie w języku francuskim, mówi bardzo wiele o polityce, co nie wszystkich może interesować, zwłaszcza, że jest to polityka Francji w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc myślę, że niestety nie wszyscy będziecie mieć możliwość, albo też nie wszyscy będziecie chcieli, żeby się z nią zapoznać. Musicie mi więc tutaj zaufać, że co ważniejsze fakty przedstawiłam Wam w dzisiejszym materiale. Ale wróćmy sobie na chwilę do Mai Gignoux, bo to właśnie ona przedstawiła tę historię swoimi oczami, to jak ona ją zapamiętała, oraz skorygowała kilka błędów.
Kobieta opowiedziała historykowi, że czytając pracę magisterską, którą napisał Sebastian, była ogromnie wzruszona, że ktoś jeszcze w ogóle pamięta o tragedii jej brata. Bo tak naprawdę to czyniono wszystko, żeby historia Paula Gignoux została zapomniana. Do tego zresztą dążyli też jej rodzice, prawdopodobnie nie chcąc też przywoływać przykrych i na pewno rozdzierających serce wspomnień. Rodzinie Gignoux udało się podnieść po tych okropnych wydarzeniach. Uratowała ich silna i głęboka wiara w Boga. Dramat, który przydarzył się najmłodszemu dziecku państwa Gignoux, małżeństwo potraktowało jako swego rodzaju lekcję. Marie twierdziła, że jej rodzice, jeżeli już wspominali o śmierci Paula, a robili to niezwykle rzadko, to uważali, że ich synek zginął śmiercią męczeńską. Jego śmierć była początkiem szerzenia tolerancji we Francji, akceptowania tego, że ludzie mają odmienne poglądy. Ale to, że małżeństwo nie rozmawiało o Paulu, to wcale nie znaczyło, że zapomnieli o tej sprawie. Bo według Marii o czymś takim nie da się zapomnieć. Marie przyznała również, że chociaż sama była dzieckiem, kiedy wydarzyła się cała ta tragedia, była bowiem starsza od Paula o rok bądź dwa lata, tak więc mogła mieć 9 lub 10 lat, to też do końca swojego życia pamiętała o tym dramacie, pamiętała swojego brata. A twarze tych wszystkich dzieci, które brały udział w ukamienowaniu Paula, wręcz wyryły jej się w głowie. Twarze oraz nazwiska. Wspominam wam o tym, bo jest to dość istotne. Marie Amélie wyuczyła się z zawodu medycznego. Prawdopodobnie była pielęgniarką. Już jako naprawdę dorosła kobieta w wieku średniego pracowała w jednym ze szpitali. Jakież było jej zdziwienie, kiedy odkryła, że jej współpracownikiem jest jeden z chłopców, teraz już mężczyzna, który 24 kwietnia 1937 roku był jednym z agresorów ciskających kamieniami w jej brata. Marie Amélie nie opisuje tutaj jednak, jak wyglądały ich relacje, ani czy kiedykolwiek mieli szansę porozmawiać o wydarzeniach sprzed lat. A może jej mówi, ale historyk takich detali nie zdradził. Kiedy Gilles Vergniaud poinformował Marie Amélie, że ma zamiar wydać książkę, która dokładniej opisze historię jej brata, pani lub też panna Marie Amélie, bo kobieta przecież w dalszym ciągu nosiła nazwisko Gignoux, więc prawdopodobnie nigdy nie wyszła za mąż, stwierdziła, że z niecierpliwością będzie oczekiwać na publikację. Kiedy Vergniaud trzymał już w dłoniach jeden z pierwszych egzemplarzy swojej książki, którego tytułu tutaj nie wypowiem, bo połamię sobie język, postanowił wysłać ją kobiecie, by ta jako jedna z pierwszych mogła zapoznać się z lekturą. Egzemplarz wrócił do niego po kilku dniach z adnotacją informującą, iż przesyłka nie została odebrana przez adresata. Marie Amélie Gignoux zmarła na kilka dni przed wydaniem książki. Nie mogła więc zapoznać się z treścią publikacji. Ale na pewno zmarła mając świadomość, że historia jej brata nie zostanie do końca zapomniana. A teraz i ja dokładam swoją cegiełkę w szerzeniu historii małego Paula Gignoux. W moim odczuciu ta sprawa jak żadna inna pasuje na ten kanał, bowiem autentycznie niewielu już pamięta o tym, co wydarzyło się na Rue Enon w 1937 roku. I nie mówię tutaj tylko o nas Polakach, ale nawet we Francji jest ta sprawa raczej zapomniana. A jest to historia szczególna, bowiem dosadnie obrazuje, jak wielkie zło ciągnie za sobą jakakolwiek dyskryminacja. I chociaż zwykle staram się nie prawić wam morałów w swoich podcastach, bo też nie taka jest moja rola, to dziś szczególnie proszę, zwłaszcza tych z was, którzy są rodzicami, abyście uczyli swoich dzieci tolerancji względem drugiego człowieka. Tolerancji i szacunku, bo na to zasługujemy wszyscy. A dyskryminacja i nienawiść jeszcze nigdy chyba nie doprowadziły do czegoś dobrego. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam też nadzieję, że ta zapomniana historia Paula Gignoux została przez was wysłuchana z zainteresowaniem. Po raz kolejny dziękuję też Mańce za pomoc w tłumaczeniu z języka francuskiego, a mi nie pozostaje nic innego jak poprosić was o pozostawienie po sobie łapki w górze, bo wasza aktywność niewątpliwie pomaga mi w dotarciu do szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.